Ponad tonę krajanki tytoniowej bez znaków akcyzy zabezpieczyli świdniccy policjanci wraz z celnikami. Straty Skarbu Państwa oszacować można na kwotę blisko 1 000 000 zł. Tytoń ukryty był w jednej z posesji na terenie Świdnicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 66 worków krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Po zważeniu okazało się, że łączna waga zabezpieczonego tytoniu to 1200 kg. Śledczy ustalili, że uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłacanego podatku akcyzowego w tym przypadku oszacować można na kwotę blisko 1 000 000 zł. Zabezpieczony tytoń przekazany został funkcjonariuszom Wałbrzyskiej Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który prowadzić będzie teraz dalsze postępowanie. Za popełnione przestępstwo zgodnie z przepisami kodeksu karno-skarbowego grozi grzywna i nawet do 3 lat więzienia.